Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W odcinku oczywiście z gry z American Truck Simulator. I cóż, moi drodzy, muszę jak zwykle zmienić kurczę w klawiszach. Taki fajny przycisk jak zrzut ekranu. W sumie F10 powinno być, albo F11 wezmę. O, dobra, tak może być w sumie, dobra. Cóż, jest to oczywiście mapa Coast to Coast. Sobie tam ściągnąłem ją, co nie, sobie tak jadę. Traskę mam, co nie. Cóż, zostało mi 717 km. I jedziemy sobie do miasta Twin Falls na... Żeby was nie oszukać, zaraz wam powiem, gdzie to jest, kurczę. Nie jestem pewny, czy to nie jest przypadkiem Twin Falls. Zaraz zobaczymy, chwila. Zobaczymy, czy to nie jest przypadkiem na tym. Gdzieś w Idaho. Taki stan jest właśnie w Ameryce, Idaho. Tam miałem... Traska zajmowała 800 ileś kilometrów. Będzie troszeczkę tak więcej. Cóż mogę wam powiedzieć, kurczę. Mapka jest bardzo fajna, bo powiem wam, no tych, jak tutaj widzicie, jest sporo, co nie, tych miast. Troszeczkę jest pododowanych chyba w niektórych miejscach, albo i nie. Nie są pododowane. Nie. Bo tutaj pamiętam w Winnemucce było do jakiegoś momentu droga, co nie, w Winnemucce było chyba tak jakoś, o tak dotąd, jakoś tak było, ale nie pamiętam już teraz w sumie. Był na pewno jackpot, o, i tylko tyle pamiętam, i tam dalej już nie było w ogóle drogi, co nie, i to właśnie tam do dwie drogi, tak mi się wydaje, do Oregonu, na, jak to się mówi, na granicę pomiędzy, czekajcie, Kalifornia, dobrze mówię czy źle? Chyba dobrze mówię. Nie, Nevada, wróć. W sumie kalifornijsko-oregońska, tak można powiedzieć. Co nie, ten, jak to się nazywa, granica i oczywiście z Nevady. Z Nevady. Nie, wróć. W sumie z Nevady to nie, przepraszam. To tylko będzie z Kalifornii do Oregonu, właśnie granica, tak mi się wydaje. A zobaczymy, wiecie, jak wyjdzie Oregon, co nie. Zobaczymy, jak to wygląda. Bo tutaj w sumie jest ten Oregon. Co nie, tam jest kilka tych miast w sumie w tym w Oregonie, ale powiem mało, mało. Bo tutaj w sumie chyba tylko, żeby was nie oszukać, Portland. Tu już jest chyba Waszyngton, to nie. To powiem wam, chyba tylko będzie kilka miast, ale pewnie dodadzą, na pewno. Na pewno będzie kilka miast, na pewno na tym, znaczy w tym dodatku. Ale tak to powiem, mapka mi się bardzo podoba, kurczę. Powiem, że nie. Powiem, że nie jest zła. Bardzo fajna. Bardzo mi się podoba, kurczę. Co jeszcze mogę powiedzieć, kurczę, no mało zajmuje, 200 mega pobierania, co nie, tam już 500 ileś chyba mega zajmuje po rozpakowaniu, co nie, powiem, że nie jest dużo, w sumie mniej zajmuje niż promoc, co nie, promoc tak ponad 6 giga, plus tam jakieś te dodatkowe mapy, czy tam jakieś modyfikacje do ciężarówek itd., wiecie, to troszeczkę zajmuje. Ale tak, to bardzo, mapa mi się bardzo podoba, kurczę, powiem, że, no, tak jak wspomniałem, nie powiem, że nie jest zła, nie, jest całkiem niezła. Ale to są dopiero początki, co nie, jeżdżenia na tej mapie. I co jeszcze mogę, kurczę, powiedzieć?
Chyba tyle, co nie, w sumie do tej mapy. No, jeszcze tu mamy 630 km do miasta Twin Falls, do spedycji Sunshine Crops. Niektóre tu spedycje w sumie są wzięte, znaczy w sumie spedycje są takie same jak na podstawce, co nie. Tu w sumie pododawane są tylko tutaj kilkadziesiąt miast, co nie. Kilkadziesiąt miast jest dodanych na pewno. Najwięcej to jest właśnie tutaj. Sporo tego jest w sumie. W sumie tam dalej też, kurczę, nie powiem, że nie. Tutaj jest też sporo w sumie. Tutaj jest na przykład, kurczę, sporo. Tutaj w sumie we Floridzie. Ale o, tu jest najwięcej, bo to jest. Ja nawet nie pamiętam, kurczę, znaczy nie wiem, jaki to jest w ogóle stan, co nie? Zaraz wam powiem, czekajcie chwilę. To się nazywa Wyoming? Chyba ta. Colorado chyba nie. Albo Texas, nie, chyba nie. No nie, powiem, że jest tego sporo, co nie? Nawet jest, powiem wam, Georgia, proszę, Atlanta, tam gdzie był rozgrywany właśnie serial The Walking Dead, co nie? Który właśnie, powiem, no, który jest właśnie według mnie najlepszy z seriali, które właśnie oglądałem. Później jest na drugim miejscu w sumie Z Nation, też właśnie gdzieś tam nagrywany w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ale The Walking Dead jest na moim pierwszym miejscu, jak chodzi o seriale, co nie, później właśnie ten Z Nation, ale też jest sporo innych, co nie, też jest nagrywany przecież w Ameryce, Skazany na śmierć na przykład, czy tam Zagubieni, wiecie, sporo jest tych seriali fajnych, takich zagranicznych. Ale The Walking Dead to jest właśnie na moim pierwszym miejscu. Cóż, powoli się zbliżamy do zjazdu w górę. O, zostało nam 587 km. Dobra, fajnie. No tutaj, co jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę, powinienem jechać tym prawym pasem, no ale dobra, jadę sobie już lewym. Cóż, na pewno te mapy będę testował na kolejnej wersji, czyli 1.32. Widzę, bot się wpierdzielił tu mi, ale dobra, spokojnie, spokojnie. O, widzicie, te boty to są takie zbugowane, że łohoho. W sumie mogę jechać. O, fajne drogi, fajne, fajne, fajne są te. A, w sumie to ja mogłem, kurde, tędy jechać, dobra. No ale. Cóż. Dużo tu jest, powiem wam, według mnie autostrad, ale no. Autostrady to są właśnie. No, muszą być jakieś autostrady, co nie? Bo bez autostrad to trochę jest, wiecie, gra nierealistyczna. Nie, nie, nie. Musi być trochę realizmu. Ale powiem, że nie narzekam na autostradę tutaj. Tu i tak mam tutaj, powiem, mam ruch włączony na trójkę, bodajże. Lecz nie jestem pewny w sumie teraz, ale chyba trójeczka była. Znaczy jest. Powiem, że no nie chcę tutaj. Oj, przepraszam, nie chcę mieć tutaj, powiem wam, no takiego zapierdzielu, że 10, co nie skala 10G traffic, co nie dziesiątka i wiecie, nie da się, kurczę, wjechać, co nie. Nie, nie, nie. Ja tak się nie bawię, bo to mi jest pod. Nie, mi to nie jest potrzebne w ogóle. O, widzę, mi FPS, kurczę, poskoczyły, świetnie, cieszę się. Powiem, że nie. Widzę, tu pod górkę nie mogę wjechać. Fajne tereny są, powiem wam, też w sumie. No to troszeczkę, wiecie, troszeczkę są takie sztuczne, co nie? Ale no, chociaż jest troszeczkę innych widoków niż na multi, co nie? Powiem, że jest też fajna mapka. Ten, Mario Map, co nie? Na Amerykana. Ale też jest taka mapa MH Pro. Ale tam w sumie, tam jest bardzo mało miast w sumie, bo tam w sumie jest postawka plus tam dodana jakieś miasteczka takie malutkie, co nie, a tutaj jest, powiem wam, wszystkie stany, które są w Ameryce, co nie, no tu wiecie, wszystkich miast nie dadzą, bo tych miast jest tam sporo, jak znam życie, co nie,
Tutaj dodali takie, powiem, no, najważniejsze, co nie, te Stany, tam Florydę, Atlantę, wróć Georgię, znaczy, tam jeszcze ten Teksas, co nie. Powiem wam tak, spora jest w ogóle mapa. Kurde, wypadek widzę tu był. Ale rozpizgał samo. Kurde, ajajaj. Nawet nie wiedziałam, że to w sumie był wypadek. Ale dobra, okej. Lecimy dalej. No widzicie, tu fajne są takie, powiem, no. Różne obiekty można spotkać. W sumie tutaj nawet zdarzenia losowe mam włączone, nie wiem czemu, a nie powinienem mieć, ale tu chociaż jest jakiś. Jest trochę frajdy, co nie, jak to się mówi. Czekajcie, ja sobie zerknę, ile ja nagrywam. Dobra, 15 minutek będzie pewnie około dopiero. Dobra. Spokojnie, tak to pół godziny, tak myślę. Ale powiem, że nie narzekam na tę mapę. To jest dopiero początek testowania, co nie, tej mapy. Powiem wam, no, szybciej się wczytuje niż promoc. Ale cóż. Co jeszcze mogę to wam powiedzieć, kurczę, no. Cóż, mapkę bardzo polecam, bardzo polecam. Czekajcie, ja sobie zobaczę, ile mam paliwa. 700? Spokojnie, starczy, dobra. Tu i tak sobie będę rozbudowywał powoli ten profil, pewnie. Bo kasy nie będę dodawać, bo mi się nie chce w sumie. Ale też mogę tak coś takiego zrobić, że się mogę, wiecie, wezmę ładunek, na przykład najdroższy, co nie, tepnę się do tego miasta i wiecie, zaparkuję tam byle jak i dostanę kasę. Nie, ja tak się nie bawię, ja chcę trochę, powiem wam, no, pozwiedzać tych miast. Znaczy drogi, miasta, co nie, tam jakieś. Nie, ja tak się nie bawię, że, no, że tepnę się z miasta do miasta i zadowolony. Nie, bo ja i tak go odkryję pewnie kiedyś. No ale cóż. Widzę tu takie zakręty fajne są, ale tu daję radę, spokojnie. A nie będę zapalał długi siateł, nie, bo tu już i tak. W sumie jest 11 w nocy tutaj teraz. Dobra tam, jakoś. Jakoś się przeżyje, co nie? A może dojedziemy do tego miasta, tego Twin Falls? Kto wie, może się uda. Tylko tu powiem wam, no. Sporo jest autostrad. To jest normalne. Lądówek jest mała, ale. Powiem, że porównywać, czekajcie, ten będzie hamował, kurde. Bo nie wiem, jak jechać mam, kurde. No nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, on będzie tu. Kurde, no nie wiem. Dobra, na razie jedziemy tu. No tu widzę stację mam, kurczę. Czy ja na stację chcę zjeżdżać? No nie wiem. W sumie do. Na full bym się zatankował, ale. Nie, na razie nie, na razie nie. 400 km, a ja mam paliwa na ile? 730. No nie wiem, kurczę. Nie będę tankował na razie. Nie, tam, na razie starczy mi. Dobra, widzę tu już na ciągniku mam 1300 km. To prawie 1400, fajnie. I co mogę jeszcze tu powiedzieć? No polecam mapę z całego serca, kurczę. Bardzo, bardzo polecam. Tak samo jak inne mapy do Eurotrucka, między innymi do Amerykana. Czy do Amerykana w sumie to tylko to jedno, bo jest jeszcze Mario Map, ale to, no, powiem wam, że powiem wam tak, że Mario Map polecam, ale z drugiej strony dużo jest miast, bardzo, oj, sporawo, ale skala jest z drugiej strony inna niż tutaj, bo tutaj jest taka skala, jak powiem wam, na multi, czy tam na podstawce, co nie, tutaj na tej mapie. Plus, no tutaj dodanych jest na pewno, żeby was nie oszukać. Zaraz sobie zobaczymy z ciekawości, co nie? Czekajcie, 5000? Więcej będzie. 8000. Jakieś kurcze mogę powiedzieć. Dodane tutaj jest 20 000 km razem na tej mapie. Tak mniej więcej, może powyżej 20, kto wie, nie wiem. Ale to jest tylko takie moje zdanie. Powiem wam, że no sporo jest tych. Kurczę, co tam się dzieje? Ojeju, walnąłem ciebie. Bot jeszcze walnął. XD.
Kurde, co to się porobiło? Ojej, ale tu jest też, kurde, powiem, zapierdziel na tej autostradzie teraz, w sumie z tej mojej strony. Kurde, nieciekawie jest. Ale dobra, okej, lecimy dalej, lecimy sobie. No w sumie tu Eurotracka to tylko polecam promocja plus tam w sumie jeszcze Traxima, no co tam jeszcze jest? Mario Map, szczerze mówiąc, Mario Map nie polecam. A dlaczego? Pewnie zapytacie mnie. A dlatego, że skala jest bardzo, powiem, no głupia, można powiedzieć chora. Dlatego, że na sekundę tam jedziesz, jadę na przykład, ja jadę, czy tam ty jedziesz, co nie, tak można powiedzieć, w takim, jak to się mówi, co nie, że ty na przykład grasz, co nie, jedziesz sobie, o, i w takim urozmaiceniu można tak, w twoim, znaczy, jak to się mówi, w twoim, w twoim widzeniu, o, tak można powiedzieć, co nie? Że na przykład ty jedziesz, co nie, na mapie Mario Map, o. I na przykład, na przykład dajmy traskę, wziąłem, pamiętam kiedyś 14 tysięcy jakoś, co nie? To tam w sumie 3 km na sekundę jechałem, co nie? Czyli 3 km, wiecie. Na przykład na multi, czy tam na promocie, wiecie, ta skala jest insza. Bo ta skala jest w sumie na 2 sekundy. 1 km przejeżdżasz, może 2, ale nie 5, co nie na tej Mario Map, co nie na mapie. I dlatego powiem, że ta mapa jest, kurczę, no nie polecana przez użytkowników, ale no świetne kilometry by były na tej mapie. No ale wiecie, skala niestety troszeczkę jest, no chora. Ale to powiem wam, że no to jest wina tych twórców tej mapy, co nie. Bo tu, wiecie, chcą różne rozmaicenie tras, długości tras, co nie chcą tutaj, no, dodać. No, na różnych mapach, na przykład na mapie Węgier, skala, no, że tam jedziesz godzinę, na przykład 70 km, co nie. No, taki przykład dałem, co nie. Może być i mniej, wiecie. No, na przykład mapę Węgier bardzo polecam, czy tam mapę Słowacji, czy tam mapę u tego Czech. To są, powiem wam, mapy bardzo godnego mojego polecenia. Sam na pewno kiedyś właśnie poleciłem takiemu streamerowi, on na YouTubie streamuje, Maxowi 46, że jest taka mapa i taka, że to jest Słowacja, co nie. I bardzo, powiem, podziękował za to. W sumie tam sporo tych tras, pamiętam, no przyjechałem bardzo sporo, ale i tak najwięcej mam w sumie na tym, na moim takim, no, głównym profilu, tam na multi, na singlu, co nie, to tam mam bardzo dużo tych tras, na pewno przyjechanych sporo, 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 ale cóż, cóż mogę powiedzieć jeszcze, tutaj już widzę, powoli dojeżdżamy. No jeszcze nie tak powoli, ale już prawie, prawie. Nie, powiem wam, że jest sporo map takich, no fajnych. Też pamiętam, jeździłem na EAA map, czyli na mapie z autobusami, co nie, tam też były dodatkowe miasta. Jak może pobiorę, przetestuję, może nagram odcinek z tej mapy, ale nie obiecuję na razie. Bo na razie chcę się skupić. Bo ten materiał pewnie będziecie oglądać jutro albo pojutrze, czyli 9 września lub 10 września. Go opublikuję wcześniej, bo miałem właśnie dodać właśnie tego 8 września, wróć, 9 września odcinek z Crazyza, ale dodam to pewnie. Chcę się skupić właśnie na takich seriach, no na pewno Bioshock. Mogę oficjalnie już potwierdzić, że już zacząłem go nagrywać na zapas. Co jeszcze? Na pewno, może od razu po Bioshocku nagram drugą część, bo mam ją właśnie. Ale no zobaczymy, jak to z czasem się jeszcze wyrobię. Na razie chcę nagrać tę pierwszą część Bioshocka, co nie? Nagrać ją na zapas, później drugą. Może się znajdzie czas, na spokojnie, co nie, tylko najgorzej będzie z publikowaniem, ale to na spokojnie, co nie.
Mówię, ten materiał się jutro pojawi, 9 września. To jeszcze. Pewno ten Bioshock, co nie? Później na pewno Bioshock dwójeczkę. Tam coś jeszcze mam na pewno na dysku. Nie pamiętam już teraz co w sumie. Chyba Darkesanga. The Dark Eye. Ale to na razie powiem, że to jest za długa gra na nagrywanie. I powiem, że na razie. Na razie to serię. Właśnie. Do nagrywania wstrzymam. Bo nie chcę powiem na takich długich gier nagrywać w sumie. Bo to jest bardzo długa gra. Tam kurczę, no jedną misję będę robił pewnie z dwa odcinki. I no i tak to jest, nie? Kurczę, widzę znowu spadki FPS-ów mam. No niestety. Mapa troszeczkę tutaj wymaga nagrywania. Bo to i tak chyba nawet na ultra mam, zaraz zobaczę w sumie, bo nie patrzyłem jeszcze. Ta, na ultra mam właśnie, wszystko jest na, ustawia się automatycznie. Ale cóż, troszeczkę są te spadki. Jest to 30 ileś FPS-ów, ale ja czuję te spadki, bardzo dobrze je czuję tutaj przy nagrywaniu, bo nawet mi, że w kabinie nawet czuję je. Co jeszcze miałem powiedzieć, kurczę wam. No na pewno tego Bioshocka chcę nagrać. Właśnie go już zacząłem nagrywać, znaczy na zapas, ale spokojnie, do końca września na pewno się z nim wyrobię, żeby go skończyć do końca września, tak myślę. A jak nie, to w październiku pewnie jeszcze będę przesyłał go na spokojnie. Później na pewno chcę, może drugą część nagram, kto wie, nie wiem. Kurczę, mogłem tu nie wjeżdżać, dobra, przepadło. Mogłem jechać tym środkowym cały czas pasem, dobra, przepadło. Można się tam, można jakieś błędy popełnić, no ale cóż. No i ten, co jeszcze? Żebym nie zapomniał. No ten Bioshock na pewno, później pewnie dwójeczka. Bioshock. Co jeszcze? Później coś jeszcze na pewno wymyślę, na spokojnie. Mam jeszcze tyle cyfrowych gier na Originie, na Uplayu, na Steamie, wiecie. Bardzo sporo. Spokojnie, pomysły na serię będą, tylko z czasem, wiecie, najgorzej jest, co nie? No tam w sumie różnie jest. Co nie? I powoli już dojrzałem do tego, Twin Falls, fajnie, w sumie wyrobiłem się w jednym odcinku. Znaczy te 700 km zrobiłem w jednym odcinku, co nie? Ale, no, cóż. Co jeszcze mogę tu powiedzieć? Chyba już nic w sumie takiego ciekawego. Mówię, co do serii to będzie ten, do końca września na pewno powinienem się wyrobić z Bioshockiem, przesyłanie. Z nagrywaniem to spokojnie, damy radę. Tylko właśnie mówię, z publikowaniem będzie pewnie najgorzej, ale spokojnie, na pewno jeden film dziennie będzie. A jak zapomnę, to wiecie, no troszeczkę będziecie pewnie niezadowoleni, no ale wiecie, czasem powiem wam, no pamiętam, były takie dni, że zapomniałem o przesłaniu filmu, a dopiero co przypomniałem pod koniec wieczora, znaczy pod koniec dnia, znaczy, co nie. Tak to jest u mnie, z pamięcią. ale cóż, zdarza się. Chyba tyle w sumie co do takich w sumie informacji też. No, tutaj na początku odcinka troszeczkę pogadałem na temat mapy, co nie. Trochę na temat informacji, co nie. Pomysły na serię będą, tylko wiecie, tak jak wspomniałem, z czasem, co nie? Bo też chcę sobie, wiecie, trochę, w sumie odpocząć, to odpocząłem przed komputerem, co nie? Tym grając, tam w Eurotrucka, wiecie. Ale, no. O, widzę, 79 km już mamy do tego miejsca, do spedycji właśnie Sunshine Crops, pługi 2 tony.
I tu będą fajne, powiem wam, traski na tej mapie. Kurczę, mi się bardzo ta mapa podoba, właśnie pod względem właśnie, wiecie, długości tras. Bo tutaj zaraz wam pokażę, bo ta traska będzie bardzo dobrze zrobiona, kurczę, 0% uszkodzeń. I to jest bardzo dobrze, się ceni to. Bo w sumie jak jeździłem, powiem wam, troszeczkę na Mario mapie, będzie tam jest dodana Islandia i Wyspy Owcze chyba. Ta, Wyspy Owcze, to wiecie, tam jak się walnąłem w barierkę stałej pety, jak to się mówi, no wiecie, jechałem tam 150, co nie, przyznam tutaj się, wiecie, walnąłem się, patrzę, kurde, 0% uszkodzeń, co nie, tak się dziwię, dlaczego tak, co nie, ale to jest, powiem wam, no, fizyka na tej mapie, ona jest taka głupia, a na przykład uszkodzenia ciężarówki miałem 20, co nie, i 0. Procent na przykład uszkodzeń właśnie naczepy, co nie, tutaj mam 0, no tu mam czołgnika 1, ale to jest, wiecie, na każdej trasie u mnie się pojawiają uszkodzenia, ale no nie takie czasem duże, czasem no takie o, co nie, przyznam się tutaj, u każdego się zdarza, ale to jest normalne, każdy, u niektórych, wiecie, ludzi, kurde, kurde. Ale żebym zahamował. Kurde. Właśnie nie wiem, czy muszę tędy jechać. Kurde, przez tego muszę ciołka jechać, teraz zmieniać biegi. Ojeju. Nienawidzę takich, kurczę, botów, powiem wam. Ja nie wiem, czy ja mam jechać prosto, czy jak, kurczę. Dobra, zaraz zobaczymy w sumie. Chwila, się rozpędzimy do tej stówki jeszcze raz. Aha, dobra, ja tym pasem jadę w sumie cały czas. Okej, fajnie, fajnie. Bo jakbym wiedział, mógłbym prosto pojechać te 100 km na godzinę i ten. I ten, jak to się nazywa. I bym jechał środkowym, później bym jakoś zmienił na ten pas środkowy. Okej, dojechaliśmy już do miasta Twin Falls. To jest na tym właśnie, na tym stanie Idaho, tak? Dobrze powiedziałem? Czy to jak to było? Czekajcie, zaraz zerknę w sumie. W sumie z czwartego biegu ruszę. O kurde, osiadygłem, ja pierdzielę. Ojej. Właśnie tutaj też właśnie z takiego zjazdu jechałem, co nie? I patrzę, kurde, walnąłem w bota, co nie? Tak się przestraszyłem, jeju, myślałem, że ojojojoj, że będzie lipa. Ale nie. Czekajcie, bo jakoś mi tu każe dziwnie. Dobra. O, ja uwielbiam, powiem, na takich, kurczę, jeździć. Tyle i tyle. Widzę, do spedycji już wjechałem. Fajnie, się cieszę. Dobra. Ohoho. Okej, dobra, już jestem. Dobra, już. Czasem się tak dzieje, kurczę, moi drodzy. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. A jak będzie widać, to tam przepraszam was. Za to sytuację. No, ale nie spodziewałem się, że będzie coś takiego. Ja się tak też mam w Eurotrucku i w tym. I w... Czekaj, czy ja tak dam radę? Dobra, do przodu trzeba będzie podjechać. O, widzę tabelę. Nie, tu jest taka dusza naczepa. Myślałem, że to tabelek jest, kurczę. Z pierwszej chwili myślałem, że to double, ale to nie. Czekajcie, żeby nie uszkodzić ten naczep, kurde, w te naczepy, czy co to jest, kurde. O, dobra, fajnie, świetnie mi się udało. Cieszę się. I to bardzo. Dobra, bierzemy tak sobie. O, właśnie, tutaj, czekajcie. Tutaj właśnie widzicie 4000 km. Widzicie, sporo. Ale ja sobie wezmę tak i może tak wezmę. O, do 1600 km widzę będzie. Tu to sobie wyłączę te wiadomości. Zobaczymy, co tam będzie kolejnego. Jakaś traska może będzie fajna. Czekajcie, kliknę, pyk, pyk. Do Auckland. Nie, ja nie chcę tam. Tu może do Utah, ale nie. Tutaj też nic nie ma ciekawego w sumie. Czekajcie, zobaczymy, gdzie jest najdalej. Co takie krótkie trasy? Jajajajajaj. Tutaj na Montanę. Nawet Montana jest, o proszę. Czekajcie sobie, zobaczymy tutaj. Gdzie mamy najdalej? Tutaj do Nevady mam, do McDermitt. Ale nie, ja podziękuję tego, bo nie chcę.
Tutaj do Montany mamy. Kurczę, nieciekawe są te trasy w sumie. Bo do Oakland. Nie no. Nieciekawe te trasy. Nie. Czekajcie, czy mamy tu do Utah? Mamy jedno. Do NW, do CA mamy. A czy z Kalifornia? To nie. A no tak, rzeczywiście, to jest kurczę Kalifornia, zapomniałem. I tu mamy do Salt Lake City. Kurczę, mówię, nie ma ciekawych tras. Czekajcie, sobie zobaczymy tak. Prześpim się. Gdzie mnie to wyniesie? Gdzie jest miasto Boy? O kurczę, aż tu? O nie. Czekajcie, tu gdzieś jest, pamiętam. Jest tu gdzieś jakiś ten? Nie wiem. Żeby się prze... Ojej, co ja zrobiłem? Przespać się? Dobra, tutaj chyba jest na stacji, mi się wydaje. Jak nie będzie, to będzie Lipton wielki. Bo powiem, że nie chcę takich tras, kurczę, brać. Bo to nie są ciekawe. I chyba nie ma tu, kurczę, tego. Nie no, może jest gdzieś tu. Jakiś... Nie ma. No nie ciekawie. Dwa zbiorniki, ktoś tu się chyba pomylił. No nie. Czekajcie, zobaczę na mapce sobie, gdzie to jest jakiś najbliższy ten. No bo tu, żeby nie było kurczę żadnego tego. Tu jest najbliżej. O Jezu, to jackpot? Serio? Czekajcie, zrobimy sobie tak. W sumie najbliżej mam do jackpot, co nie? Oj. Nieciekawie. Czekajcie, zrobimy sobie pyk, tak? To nie są, szczerze mówiąc, to nie są te haki. Nie. Tu jest tylko... Tu chyba. Dobra, odkryto miasto jackpot. I teraz tak. O Jezu, po co ja zgasiłem ten silnik? LOL. XZ. Mówię, chcę tutaj się tylko przespać. Dobra, zobaczymy co tu będzie. Wiecie o co chodzi. Są jakieś zleconka. O, widzę, noc już jest. Znaczy dzień, nie noc. XD. Tutaj, a nic nie ma ciekawego, dobra, w sumie to jest tylko na Kalifornię. Mówię, ja nie chcę takich, powiem, no, tras brać, które są, no, na podstawkę. Bo mi się nie podobają. O, tu coś mamy. Farmington. O, proszę. To jest świetna traska, ale no, Nowy Meksyk to ja tam, wiecie, znam tak mniej więcej. Twin Falls. To nie. A nie, bo to tylko jedna jest traska, to nie. Znaczy, krótka, o to mi chodziło. Dobra, czekajcie, tutaj coś mamy, mamy coś dalej, czy coś? Bo ja skończyłem Twin Falls, nie? O, tu coś mamy, o, proszę, to mi się podoba. Czekajcie, to co to jest? Do Colorado. Bierzemy to, ja sobie to wezmę, kurczę, zaraz się tepnę tam. Jak to się nazywa to miasto? Wróć. Goto Twin. Nie ma takiego? Czekajcie, dobrze piszę? Bo mi się nie chce jechać tyle. Twin. Czekajcie, zobaczymy tak. Twin. O, mam, dobra, świetnie. Przyspieszymy sobie troszeczkę. O, widzicie, tak co się robi. Widzicie, to są takie skróty, kurczę. Znaczy nie skróty, tylko haki. zaraz, sobie to sobie wziąć, kurczę. Czy sobie chłodnie wziąć 3000, czy nie typowe naczepy? A, wezmę sobie dobelka może. Czekajcie, zobaczymy ile to zajmuje oto w tym. 12 ton. W sumie kurczę 12 ton. A, wezmę sobie 12 ton. Bo mi się nie chce w sumie takiego brać. Jak to się nazywa? Takiego kurczę, no, ciężara. Bo nie chcę, mi się nie podobają takie czy... Dobra.
Dobra, okej, ja sobie tu tylko te zaparkuję, wiecie, i zakończę sobie odcineczek. A ja sobie to dojadę, wiecie, poza nagrywaniem, co nie, na spokojnie tam. 1300 km, co to jest? Jest mało, kurczę, praktycznie. Ale, dobre i to. No i tak tutaj wjedziemy. Oho! Gdzie ja tu mam? Do Burrington jakiegoś. Kurde, tu są miasta obok miast. Tu w sumie dwa miasta odkryję. Nie, po drodze w sumie więcej. O proszę, widzę tu Ika. Widzę, spedycja jest XD. Nie no, ciekawie. Ciekawie tu, powiem. Ciekawa mapa jest, kurczę, ciekawa, bardzo. A bo tu są dwa, kurcze, i Dacho, i Twin Falls. Ale cóż, odkryłem na pewno jackpot. Kilka miast odkryłem w sumie po drodze. Dobrze, moi drodzy, co ja tam będę rozgadywał się, co nie? Cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale, co nie? I cóż, cześć!